Dziękujcie go, należycie, bo jest owocem pracy naszych rąk. Dzielcie go hojnie i sprawiedliwie, by w żadnym domu nikt go nie łaknął. Przyjmuję chleb rynkowy i obiecuję dzielić go sprawiedliwie. Gromadzimy się jak co roku, w ostatnią niedzielę sierpnia, aby dziękować Bogu za plony, za ten rok trudnej pracy. Mimo ciężkiej sytuacji w kraju, jednak gmina Międzyrzec pamięta o rolnikach i świętuje razem z nimi zakończenie żniw. Tak, tak jak nam pozwalają warunki. Plany były zupełnie inne, lokalizacja również dożynek w tym roku zupełnie inna. Również charakter dożynek miał być bardzo wesoły, uroczysty, połączony z dużą imprezą plenerową. Jednak ta sytuacja zmusza nas do tego, abyśmy zachowali zdrowy rozsądek, ale jednocześnie zachowali pewną tradycję, która zawsze towarzyszyła zakończeniu żniw w Polsce, ale również na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Stąd też uroczysta msza święta właśnie tutaj w kościele parafialnym w Maniach. Dziękuję księdzu proboszczowi za przepiękne słowa homilii i takie wsparcie duchowe, które płynęło od ołtarza do wszystkich nas, a przede wszystkim dla rolników. Święty Izydor jest dla nas przykładem, wzorem tego, abyśmy naszą pracę, czy to pracę dla roli, czy to pracę inną wykonywaną, abyśmy łączyli z modlitwą. Pamiętamy dziś o tym, że o godzinie 12, o ile to możliwe, należałoby przerwać pracę i odmówić modlitwę. Anioł Pański. Pragnąc spełnić polecenie Chrystusa, świadomie własnej słabości, módlmy się do Ojca. No i oczywiście, jak zawsze, chcieliśmy zaakcentować ten święto plonów, czyli konkurs wieńców dożynkowych. Dla mnie dzisiaj wszyscy są wygrani. Wszyscy wygrani ze względu na to, że włożyli dużo pracy, dużo zaangażowania. Niektóre miejscowości po raz pierwszy od 20 lat pojawiły się ze swoim wieńcem dożynkowym. To jest taki szacunek składany dla całej społeczności gminy, ale również taki szacunek, który charakteryzował nas wszystkich i rolników, i chłopów pracujących na polu, gdzie nie było rywalizacji, a była pomoc i współpraca. I te symboliczne wieńce właśnie to symbolizują z poszczególnych miejscowości. Wspólne tworzenie takiej platformy porozumienia, ale przede wszystkim wspólnego trwania i bycia. To jest bardzo istotne, abyśmy tworzyli społeczność, która się rozumie, nie zawsze mówi jednym głosem, ale która się szanuje. Nie bylibyśmy sobą, gdyby się miały nie odbyć w ogóle, bo jednak gmina Międzyrzec Podlaski jest gminą typowo rolniczą i to święto plonów, święto chleba jest bardzo szczególnym dniem dla naszej lokalnej społeczności, więc postanowiliśmy, że tak jak tradycyjnie zawsze dożynki były ucztą, to w tym roku będą ucztą, tylko że ucztą duchową. Ciężki był, najpierw susza nas dręczyła, później ulewy. No ale dzięki Bogu jakoś wszystko dobrze, plony się zebrało jak na razie, czyli można powiedzieć, że dobry był rok. Ciężki jak zawsze w rolnictwie. Tam u nas nigdy nie jest, nie u nas nie ma lekkich dni, zawsze jest ciężko, ale koniec, efekt jest piękny. Jest za co dziękować, tylko z jednej strony, że nie jest praca rolnika doceniana, trud, nie ma na to cel. Po prostu dotknięto po prostu rolnictwo. Dwie choroby, nawet bym powiedział trzy, ale powiem o dwóch. Mamy koronawirus i mamy ASF. Przy tych dwóch chorobach nie mamy cen na naszej produkcji. Konkurs na wieńce dożynkowe został ogłoszony. Został ogłoszony już dwa miesiące temu ponad. Bardzo zależało mi na tym, aby tego elementu nie zabrakło.
Także no, wyniki prezentują się fantastycznie. Ogólnie w konkursie wzięło udział 8 wieńców, 3 na wieniec tradycyjny, 5 na wieniec współczesny. Zostaną wręczone nagrody tak, aby zrekompensować naszym rolnikom ten wkład w podtrzymywanie tej tradycji, jaką jest wieniec dożynkowy. Kto wygrał? Wieniec tradycyjny, nagrody za pierwsze miejsce otrzymała Rogoźnica, a za wieniec współczesny otrzymał Tłuściec. Nie możemy cały czas płakać, że nie mamy za co dziękować, bo mamy. Tak jak tu pani sołtys powiedziała na wstępie, była susza. Później deszcze. Deszcze. Żniwa piękne, nie oszukujmy się, piękne żniwa, to po prostu... No rozmaicie, bo to z maszynami, awaria, inne wypadki, to przechodzą, no ale piękne żniwa były to nie, i mamy za co dziękować, nie mówmy, że jest tragedia, bo tragedie były i spotykają świat jeszcze będą. Mądrzej, no ale dziękować trzeba. Trzeba. To nie tragedia, chleba mamy i starczy go dla wszystkich, nie ma tragedii, nie ma, bo jest plon, jest zboże, jest chleb, u nas głodu nie będzie.